Japonii, ta chyba z Japonii, Sisal. Najlepsze 370Z w Poznaniu. I Przemysław, kurwa, ten samochód. Ła, kurwa, ła. Ale on jest naprawdę niesamowicie. Powiem wam tak, nie? Żółty paskaratę, czy tam brązowy, to on ma, nie? Przejdźmy do tematu tego spotkania. Nissanik z Ameryki, sprowadzany 2015 rok. 3,5 czy 3,7 motor. Nie zdążyłem zorientować się. V6, 326 koni seryjnie. On ma jakieś tu zrobione, kurwa, jakieś rury dolotowe, jakieś dubfajne, jakieś ściały, stumika, sranie, bajery, ml, srery, kurwa i chuj. I taki on jest wypasiony. Tak sobie lata tutaj japońskie, z Ameryki ściągane, za wielkiej wody. Dlaczego? Na pewno był rozkurwiony w pizdu, czy tam po gradobiciu, czy spalony, no chuj z tym. Ale jedzie ładnie, zbieżność ustawiliśmy w 5 minut. Na żyłkę rozciągnęliśmy na sztureczek i jest zbieżność. Dobra. Zaczynamy! Co kurwa zaczynamy, jak ja już napierdalam od 15 minut? Wypasiona linia, niskie, sportowe, szerokie, soczewkowe reflektory. Nie ma! Ej, nie ma czujników parkowania. Rozjebało mnie to. No ale chuj z tym. Nieważne! Przejdźmy do środka! Nie jadę, tylko mówię, panie, kochany ludzie, aha, ja dziękuję wszystkim subskrybentom, wszystkim, którzy oglądają mój kanał, no i jaja muszą być, no ludzie, no zobaczcie te wypasy, dziękuję wam, kocham was, jestem z wami, a reszcie chuj w dupę, kurwa, ale zajebałem głową o to, no ale nieważne. Fajne te zegary tu są, na co miałem powiedzieć, no takiego wypasa przyjali z końca Polski, że mam powiedzieć, że chujowo, to by głupio brzmiało, a ja taki nie jestem. A jest pięknie. Tu są jakieś bajerki, nie wiem, temperatura, paliwo, farenheitany, celsjusze. I to mi się podoba. Multifunkcyjna kierownicza, ładny schowek, przepiękny schowek, można zapakować. No wszystko, zakupy, nie zakupy, wszystko. Taki ładny, taka spiżarka w samochodzie. No to mi się podoba. Szafka. A mi się podoba ta szafeczka. Szafka z daszkiem. I tym najbardziej się podniecam w tym aucie. Radyjko małe, czarne, duży, piękny monitor. Start, stop, odpalanie, automat, ja lubię automaty, ręczny jest, panie, tutaj troszeczkę odeszło, ale teraz już weszło i to mi się podoba. Chciałem podziękować temu właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa i każdy takiego chciał mieć. Tutaj przycisk, kontrola trakcji, jak to sobie jedzie, sobie pyk, bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Miejsca jest wuchte, auto dwuosobowe. Tu jakieś plakersy są, jakieś pierdoły, to mi się podoba, podłokietnik otwierany i cóż więcej chcieć od tego auta z Ameryki. Tył, tłumiki sportowe, będzie strzelanie, będzie tater od pole, tak? Dobra, odpaliłem tego kozaka. Ja nie wiem, kurwa, czy auto. Jest jeszcze takie te, poczekaj. To pojadę! Wiadomo, że idzie bokiem! Ha, ha, ha! I pięknie! Dobra, jedziemy na rundę tym kozaczkiem! Kręcić będziemy się zaraz! Nie teraz!
teraz jedziemy się przejechać. Siadaj. No to jadę sobie tym kozaczkiem i idzie się rewelacyjnie, ależ ucieka ta dupka w tym samochodzie. To mi się podoba. Uwielbiam niskie sportowe auta z tylnym napędem. I to właśnie takie jest. I czy to auto da frajdę z jazdy? No kurwa, no oczywiście. No tył napęd. Ja ale to godo. Ani kochany, ludzie kochani. Ale Przemysław Przewozawca jedzie tym kozaczkiem i nie chwali się, ale mówi tak. Nissan, this is it. To mi się podoba. Ale się jedzie kulturalnie. Kulturalnie panie się jedzie. I panie, i panowie. Jezus Maria, dej, to on od razu idzie bokiem. Strach mu dać. Ale ja mu dam. Bardzo głośne, no ale co z tego, takie ma być, a jedzie się rewelacyjnie, muszę powiedzieć, niskie, zwarte, gotowe, i że jestem zachwycony tą całą sytuacją, ale się trzyma drogi, wiara gada, że kurwa Nissany to są takie Porszaki, kurwa tanie dla biedaków, co oni pierdolą, kurwa, kto takie pierdoły kurwa gada, przyszać go do mnie i zala kurwa w mordę. Co nie będą pierdolić mi tu kurwa, jedzie się rewelacyjnie kurwa i nie porównywać kurwa do niczego innego, a ma swoją duszę, swój, nie wiem co ma, zrobaką mi kurwa słów w ryju, ale powiem wam tak, jest genialne auto, jest genialne, czy wyważone nie wiem, ale ja uwielbiam tył napęd i to mi się podoba i auto zawsze ma duży plus, wielki jedyny plus, tył napęd. Reszta dla mnie się nie liczy. O oh, baby, turn me on. Kurwa, on to jest... Moi państwo, kocham was z całego serca i chcę powiedzieć na temat tyłu tego samochodu. Rewelacyjne, skośne lampy z tyłu, ale skośne nie wiadomo dlaczego, nigdy bym się nie skapnął, no ale powiem wam tak, błękitne z tyłu, jakby przepalone tłumiczki, duże, wielkie koła, czarne, lakierowane znowu szprejem i chodź tu kamerzysto, małe z tyłu tarcze hamulcowe, lecz z przodu są ogromne i tym miłym akcentem kończymy tą przygodę z Z jak zupa. Super. Kończymy tą przygodę z tym Nissanem pięknym, srebrnym. A mi się podoba. Aha, lotka z tyłu, lecz nie karbon, tylko plastik. No i chuj, może być. Bagażnik z tyłu, chodź panie, podnieś bagażnik, bagażnik. Tutaj jest taki malutki taki dzyndzelek, pyk. Nie, to nie było to, ja co za debil. No i wejdą oczywiście co, no dwie blaszki rejestracyjne wejdą. Do kamerki jakiś taki kijek, ale przez górne komuś można pęk, pęk, strzelić, pysk. I to mi się podoba. Bagażnik jest funkcjonalny, na pewno jak załadujemy wszystko do bagażnika i jak zahamujemy, to na pewno się rozkurwi nam z tyłu na głowie i na przedniej szybie. I to mi się podoba. Te japońskie wynalazki. Ciao! Z Hiroshimy, z Nagasaki, prosto Przemysław. Mówi państwu tak, każdy takiego wypasa chciał mieć, a ja to już w ogóle chciał mieć. Chyba jestem stary podniecacz. I to mi się podoba. Pyk! Drzwi się zamyka. Panie, jakie gradobicie! Jak Ameryka, jakie bite, panie! Pyk! Nówka! Nie będziemy o przebiegu. 25 tysięcy mil. Morskich! Kurwa. Kończymy tą imprezę. Na razie! Przemysławca, pozdrawiam. I kurwa, subskrybujcie, bo tam dojadę was, kurwa. Dzień!